Co ty gadasz? Jak mógł tam pobiec w te chaszcze? Jo. Dziwne rzeczy. Był gościu i zniknął. Bieg, zniknął za zakrętem i nie ma go. Przyjechaliśmy do takiego miejsca, gdzie jest budowany ogromny stadion w Pattaji. Są dopiero wylewane jakieś tam betony, co prawda światła już jakieś na takich wielkich słupach są postawione, a obok są budowane różne wille i jeszcze jest tutaj taki park do pochodzenia, no i ścieżki rowerowe. I w ogóle można sobie pospacerować po jakimś ładnym, miłym parku dość daleko od miasta, no parę kilometrów po prostu. Chodzi o to, że już nie ma wieżowców, nie ma samochodów, nie ma ruchu, jest spokojnie i jest zrobiony taki park. I właśnie dzisiaj do niego sobie przyjechaliśmy i mamy zamiar sobie tutaj trochę pospacerować, pozwiedzać, jak tutaj to wszystko wygląda. Tutaj jeszcze trwa właśnie jakaś budowa w ogóle, jakiejś drogi, tam chyba będzie jakiś wyjazd. My tak akurat jesteśmy obecnie na końcu tego parku, bo tak wjechaliśmy od tamtej strony, tak jechaliśmy i tutaj przyjechaliśmy, zaparkowaliśmy, chociaż można było dużo wcześniej, no ale jakoś tak wyszło i sobie tutaj spacerujemy teraz. Bardzo takie uspokajające miejsce, jak to w parku. Ptaszki sobie śpiewają, teraz już jest fajna pogoda, bo już jest godzina 18:30, już słoneczko zachodzi. I już jest trochę chłodniej. Bardzo miło i przyjemnie. O, widzę, że tutaj są jakieś boiska. W piłkę chłopaki grają. Wiaterek wieje. O, jak przyjemnie. Bardzo ciepło. Na pewno jest 30 stopni minimum. Ale bardzo tak przyjemnie, bo już nie ma słońca i wiaterek wieje, więc jest super. A tam już z tamtej strony są takie jakieś góry w oddali. I już tutaj są jakieś tylko wioski. I już taka Tajlandia, no poza miastem. Palmy. No jest gdzie pojeździć sobie na rowerze, jest gdzie pospacerować, kroki porobić, tam są takie tory porobione, żeby sobie chodzić, biegać z tamtej strony, tam też zaraz pójdziemy. Także jest naprawdę sporo miejsca tutaj. No nawet nie wiedzieliśmy o takim parku. Ostatnio tylko się dowiedzieliśmy od pana, który nam powiedział, zarekomendował to miejsce, ale nie mogliśmy tego za cholerę znaleźć. A dzisiaj całkowicie, prawie że przypadkiem na to trafiliśmy. Tak? Patrz, tam się coś świeci. No widziałem to właśnie, jak jechaliśmy autem, że tam coś się świeci, ale nie mam pojęcia, co tam jest. O, tam daleko w oddali. A tutaj patrz, jaki, o kurde, jaka tu jest skarpa. Emi, nie podchodź tak za bardzo. O, jaka tu skarpa. No tutaj, no tu jest jakiś taki staw, ale może się tu oberwać ziemia i możemy tam polecieć, a jest daleko, niebezpiecznie. A co to tak pika? No tam lizard, mogą być to ptaki czy coś inne? Chyba ptak. No takie coś podobne jak u nas ścieli teraz, dwa dni temu, czy wczoraj, czy kiedy to było? Wczoraj chyba. Wczoraj, bo wczoraj chodziliśmy. Mhm. Ładnie, tak jest dziko, nie? No, tu dziko. Też jak w parku, ale tutaj jakoś tak dziko. No, zaraz tam właśnie podejdziemy. Tylko jakieś głośne skutery w oddali słychać na ulicy. No, niesie się właśnie takie echo, bo tak pusto jest dosyć. Ale plac zabaw chyba tam też jakiś taki był, czy nie? No chyba są. Zjeżdżalnia. Nie, no dość duży ten park. Duży, tam jest boisko. To jest najpierw na boisko, bo one jest po drodze do parku. No, a tam po lewej co? A tam po lewej co jeszcze? Idziemy jeszcze w lewo, no. To jest ten parking tutaj, a można by było przed pojeździć tutaj też na ten. Co to za drzewa? Ale mają takie dziwne kolory. Jak te niektóre palmy też są takie szare, co nie? Jak drzewa oliwne, to te właśnie podobnie tak właśnie mają takie, są takie jakby czymś jakby popiołem osypane normalnie, jakby gdzieś zakurzone były. Ale to są właśnie jakieś takie dziwne drzewa. No tutaj ładne też. Hehehe.
Do wymiany. Do wymiany. O, a tam w oddali, bardzo daleko, widać Buddę na skalę, gdzie byliśmy tam kiedyś. Tam daleko, daleko, w tych górach, tam skuterem jeździliśmy i tam był ten złoty Budda na takiej skale. Jak ktoś jest zainteresowany, bo to był bardzo fajny odcinek. Czekaj, daj mi powiedzieć. No. I tutaj wam się pojawi ten odcinek. Dobra, okej, okay, pokażemy tam, załączymy u góry na ekranie i też w opisie, jak się zejdzie na sam dół, to on też będzie. To co tam jest? Krowy. Krowy. Tu by mogli dać konie. Tu by mogli, no. Zagrodzone. Konie by tu miały jak w domu. Tam piesek chodzi. Ptaszki śpiewają. Ale fajnie tu. Mhm. O, to jest jakaś siłownia, żeby się powietrze Chętnie już bym poszedł na siłownię, powiem ci, wiesz. 4 tygodnie bez siłowni totalnie, ze złamaną girą. I już mam normalnie zanik mięśni mam na tej ręce. Ręka schudła. Nie fajnie. No ale cóż, jeszcze 2 tygodnie i ostatnia wizyta u lekarza. I zobaczymy. Prawdopodobnie już będzie ściągnięty tutaj ten gips pod spodu. No i tyle, no. I jakaś rehabilitacja. Słuchajcie, tutaj patrz, też jakie fajne miejsce. Napiszcie w komentarzu, jak się nazywał tamten piesek. Co to za rasa, tak? Tak. Emma, a mamy jeszcze 2 kartki do wysłania komuś. Tylko nie mam pomysłu, dlaczego miałbym komuś wysłać kartkę. Musiałby ktoś napisać albo jakiś komentarz, albo ktoś coś musiałby fajnego zrobić. I wtedy moglibyśmy jakąś ładną kartkę z Pattaji wysłać. Prosto do Polski. Ale fajowo. Czekaj, czekaj, bo patrz, jakie tu są fajne palmy na takich cieniutkich. A właśnie, tu są te szare. O, o tych właśnie mówiłem palmach. Co tak jak przed chwilą były te drzewa z tymi liśćmi, to tutaj jest właśnie taka palma szara. Ona ma taki, kurde, srebrzysty kolor. No taki, nie wiem, ciężko to określić. Możecie dać znać, jaki to rodzaj palmy, jak się znacie na palmach. Tam jest też taka ładna. A tutaj te palmy są takie bardzo ciekawe. Jak patyki normalnie. Bardzo cienkie. Mają te... Jezus, jak się to nazywa? Pień? Czy jak to się nazywa? Pień, tak? Emma, pomóż mi. Kora. Kora, no kora to jest to z zewnątrz, ale to jest pień. Pień, to jest kora. No właśnie. Ogólnie to jest tak, że... O, mrowisko tam jakieś, no. Mrowisko. No, tu jest na przykład taka jedna zwykła, taka normalna. No. Tam są takie... W dół mają. Tam mrowisko. Są dziwne. No, coś takiego jak tu chyba, te, nie? No. Coś takiego. Te szare. Tutaj są te takie na tych cienkich pniach. Tam są właśnie te szare. A ta palma jak się nazywa? Dora. Dora. Ej, najpierw jedziemy na plac zabaw czy na boisko? Bo ten plac zabaw jest już tu, a boisko jest tam. Lewo, nie, prawo, może prawo, chodź zobaczymy tylko na to boisko. Bo tam później pójdziemy już dalej. Na plac zabaw. Dalej. Jaszczurkę było słychać. No tutaj nie za wiele się dzieje. Puste boisko, trawa wyschła, gdzie gra się, bo najbardziej udeptana, wydeptana. Albo po prostu nie skosili ją. Nie, no to jest taka wydeptana trawa. Znam to jeszcze z kiedyś, ze szkoły. Takie miejsca przy bramce albo gdzieś. A i takie sobie, o tutaj boisko wielkie. Jest. To do czego służy? No nie wiem. Taka robinka w górze chodzisz, nie? No może. Nie wiem. Tu są jakieś te rączki takie tam. A może to się podnosi? Czy co to się robi? Dźwiga do góry albo coś? Czy nie? Albo się łatwo. No właśnie, coś tu się robi. A spróbuj to podnieść do góry? A chyba nie, nie da się. Nie. Nie wiem. Jakieś takie. Mm-hmm. Przejdziesz? Dasz radę? W swoich klapkach standardowo?
Wow. A ciekawe, co to jest? Jakieś toalety, czy co to? Chyba tak. Dobra, już po tamtym nie idź. Chodź. Nie dzisiaj. Dużo tych kamieni takich poustawiali tutaj. No bo to jest taki, że można sobie poskakać albo tu usiąść, patrzeć na piękne palmy, patrzeć, tam ładnie palmy widać. Samolot leci. No. Chyba z Bangkoku wystartował. I ciśnie w stronę Singapuru. A tutaj to lotnisko w cudzysłowie w Pattaji za niedługo odwiedzimy, może jutro. Więc powiemy wam coś o lotnisku, które znajduje się tutaj w pobliżu, ale wcale tak w pobliżu to one tutaj nie jest. Ale to nie jest w Pattaji. No właśnie, ale to powiemy w odcinku o tym lotnisku. O, masz, zobacz, możesz się poślizgać. Ślizgawka. A tam co jest takie duże? No zaraz zobaczymy. Tutaj co jest? Tam też jakieś domki. Siłka. Troszkę siłki na podwórku. Na zewnątrz. Nie wiem, czy troszkę siłki, to jest duże. A, to taka siłka. Bez siłowania się. Teraz do ćwiczeń. Chodź jeszcze tam, zobaczymy. No, tutaj to chyba jest coś, co było kiedyś, ale to rozłożyli. Albo może coś dopiero z tego zrobią. Nie, to raczej takie śmieci. Coś, co się już zużyło i nadaje się już tylko do kosza, ale nie mieli co z tym zrobić, to postawili tu. O, jakie ładne te. Co to jest, taki żywopłot z takimi kwiatami ładnymi? O, ale ciekawy żywopłot taki. O, bardzo ładny, no. Zobaczcie, jaka fajna odmiana żywopłotu. Jakie ładne są przepisy. Ten no, białe łapki ma, białe prawa. Oczko takie. No i dochodzimy jeszcze do ostatniej części parku, gdzie właśnie znajdują się jakieś takie tory, gdzie można sobie biegać, chodzić, rozciągać się. O, właśnie. I tu są jeszcze porobione ścieżki rowerowe. Specjalne. A gdzie którędy się biega? Tu. A czemu oni zaparkowali na ścieżkach rowerowych? Aha. No właśnie, bo oni mają wszystko w D. A ciekawe, czy ta ścieżka gdzieś tam prowadzi na zewnątrz? Czy tylko tak do ulicy? O, ale tu fajnie wieje, bo tam trochę słabo już wiało, co? Tam w środku, w tym parku. A tu znowu fajnie wieje. No właśnie tutaj, o. Znowu ścieżka rowerowa. I ogólnie bardzo dużo miejsca. O, a tutaj, no, tutaj tylko właśnie strzałki są w tą. A wszyscy idą w tamtą. Nie, no, ale obydwa pokazują, że powinno się iść tam. A ten ma taką, czyli ten chodzi, ten biega. Tak, ale chodzi mi o te strzałki, że powinno się iść w tamtym kierunku. A wszyscy idą na odwrót, idą wszyscy w tamtą. Bo to Tajlandia. Gazu. No i tam właśnie jest to tam dookoła taka ścieżka zrobiona. I tak się tu dzieje. Tak, to może oni idą w przeciwnym kierunku, nie ja? Tak jak i my teraz idziemy w przeciwnym kierunku, bo tam mamy samochód. To idziemy w tym kierunku. A ciekawe, co tutaj? Tutaj są co? Parkingi? Takie wielkie? Tyle parkingów? No właśnie, bo samochody tu powinny być zaparkowane. Oni poparkowali samochody tak jak my na pasie dla ścieżki rowerowej. No rzeczywiście. No tutaj tyle parkingów. 1000 samochodów może zaparkować. A przeszkadzają. Co ty robisz, człowieku? Nie dość, że jedzie pod prąd prawym pasem na rowerze. Jezu, wszystkie zasady złamane. Jezu Maria, cały regulamin poszedł. Chyba nie zdawał na kartę. Kartę rowerową mu zabiorą przy wyjeździe. Pokazane, że tutaj są rowery. Tu są do chodzenia, a tu jest dla aut. Myślałem, że hot dogi chciałeś powiedzieć. A do czego są to coś? Nie wiem. Ciemno się już robi. I tutaj mamy halę Athletics Stadium, flagi Tajlandii i jeszcze czegoś żółtego, nie wiem co to za flaga. Wygląda jak flaga Batman, flaga Pattaji. Nie wiem,
i tutaj nie wiem, czy to otwarte w ogóle, ale może ogólnie jak coś się tu dzieje, to może jest otwarte. Ej, wiecie co, bo tutaj jest chyba kantyna i my ogólnie znamy takie słowo kantyna i prawdopodobnie znamy też takie miejsca, ale to już w sumie za naszych czasów nie za bardzo funkcjonowały już jakieś takie kantyny, chyba że funkcjonują do dziś, ale jakoś tak, nie wiem, no w naszym środowisku się to nie pojawia zbyt często, więc dajcie znać w komentarzu, co to jest kantyna. Emma, ty wiesz, co to jest kantyna? No właśnie, ale wiem, że to jest chyba takie miejsce gdzieś, gdzie może zebrać się personel, no bo chciałem powiedzieć staff, ale no personel powiedzmy takiego tutaj ośrodka czy coś i oni tu sobie może coś mogą zjeść, napić się, tak? Dobrze myślę? To jest kantyna, czy nie? No wiem. Też właśnie jestem ciekaw. Kantyna, no to chyba jest takie właśnie miejsce, no. Kurczę, już prawie całkowicie ciemno się zrobiło. Na szczęście jest dość dużo lamp, jest to jakoś tutaj oświetlone. Ale ogólnie niebo czy coś, to już jest ciemno. Tam takie odgłosy w tych trawach, ptaków, jakichś tam innych świerszczy, nieświerszczy, jakichś dziwnych zwierzątek. Słychać jak się tam idzie. A tu jeszcze właśnie ludzie przed chwilą biegli w tamtą stronę gdzieś. No pobiegł właśnie, no nie wiem gdzie on pobiegł. Bo tu się w sumie kończy ta trasa, czy jeszcze idzie, nie wiem. A tu już jesteśmy przy tym stadionie nowym, co budują. Dobrze, że znowu zaczęło troszkę wiać, bo jak tylko przestanie wiać, to jest po prostu masakra. Tak gorąco. No, jak teraz zawiewa, to jest ok, ale przed chwilą była masakra. Nie wiem właśnie, gdzie biegł tu przed chwilą człowiek i nam zniknął. Jesteśmy trochę zdezorientowani. Gdzie ten... Nie, no tu jest ruch, to tutaj on nie powie. No, normalnie biegł tu chłop i zniknął. Co ty gadasz? Jak mógł tam pobiec w te haszcze? Jo. Dziwne rzeczy. Był gościu i zniknął. Bieg, zniknął za zakrętem i nie ma go. A tu wszystko jest przecież pozamykane. W ogóle koniec świata. Wycofujemy się stąd. Bo ciemno strasznie. A chłop zniknął. No ja nie wierzę ty, że on tam pobiegł gdzieś w te krzaki. Nie wiem. Wracamy. No nie idź ostatnia, nie. Bo ostatni pierwsi znikają. A ty też nie idź tak daleko. Jakie tu chaszcze. Pierwsi też znikają. Musimy trzymać się razem. Gęsiego, ale nie. Za ręce najlepiej. To gorzej jak nagle trzymasz, a tu coś znika. No pan znikł. I nie wiemy co go wciągnęło i gdzie. Bieg. I go nie ma. No, może do studzienki wpadł, nie wiem. Co ty gadasz? No to poczekajmy, gdzie oni pobiegną? Biegnie kolejny dawca tych, no, dla krokodyli jedzenia. Zejdźmy lepiej z drogi, żeby nas gdzieś za rękę nie pociągnął i nie, żebyśmy nie musieli z nim. No nie wiem, bardzo jestem ciekaw. Gdzie on? Co? Chyba, że to, nie wiem. Inna sprawa. Chyba, że on będzie pracą po prostu. Zobaczymy. A co, będziemy tak stać? No, no poczekamy. Normalnie, czekamy. Normalnie. Patrzymy, gdzie tu ludzie znikają. No taka ciekawostka. Gdzie no? Ej, ja teraz kopię źle. Ja mam zawracać, to by zamiast. A jak nam zniknie zaraz przed oczami po prostu, tak o? Będzie dopiero. To dopiero będzie, co? Ten się waha i wraca. No to tamten się po prostu rozpłynął. On nie wracał. Tamten nie wracał. No co ej, następni biegną. Jedna dwójka, druga dwójka. Tam później ktoś za nimi biegnie. Tutaj ten pan biegnie. No i jedna osoba, co zginęła. Ej, patrz, tam ktoś idzie sam. A teraz zapraszam was do odcinka, w którym mieliśmy super z Emmą wycieczkę skuterem, gdzie można pozwiedzać przepiękne krajobrazy i zobaczyć Patong z góry i naprawdę przepiękne różne miejsca, restauracje. Także jeśli ktoś tylko jest zainteresowany tym miejscem, to zdecydowanie zapraszam do oglądania teraz tego odcinka. Link znajdziecie w opisie filmu w pierwszym przypiętym komentarzu oraz wyświetla wam się miniaturka, w którą możecie od razu kliknąć i przejść teraz do tego wideo. Zapraszamy, bo warto. W tym filmie już nikt nie zniknie. To będzie naprawdę super przygoda.